Dzień dobry, witam Państwa w filmowej migawce. Teraz wyjątkowy odcinek naszego podcastu, ponieważ z Muzeum Sztuki w Łodzi, a jest z nami wyjątkowy gość, czyli mistrz Józef Panfil. Zapraszam na nasz podcast. To jest podcast WFO. Jesteśmy w Muzeum Sztuki w Łodzi, tak jak powiedziałem, ponieważ tutaj odbywa się wyjątkowa wystawa. Wystawa, która jest moim zdaniem przełomowa. Wystawa twórczości Józefa Panfila, który jest naszym gościem. Dzień dobry, Józefie. Dzień dobry. Za chwileczkę zapraszam na wyjątkowy podcast, który będzie o malarstwie, chociaż tak naprawdę również o filmie. To jest podcast WFO. Fundament prawdy. Wystawa, która prezentuje twoją twórczość. No nie ukrywam, że jesteśmy na ty od jakiegoś czasu, w związku z tym będziemy mówili sobie na ty. Wyjątkowa wystawa, która prezentuje przekrój twojej twórczości od 1978 roku do teraz, prawda? Tak. Co na niej się znajduje? Co możemy zobaczyć w muzeum? No jest to wystawa retrospektywna. W ostatnich latach były dwie jeszcze takie wystawy. Każda była inna, ponieważ skład prac był odmienny. Ta jest trochę specyficzna, bo zostały wybrane przede wszystkim pejzaże, dużo rysunków i jeżeli chodzi o obrazy z postaciami, to jest tylko jeden dyptyk. No ale jest to przekrojowa wystawa, tylko taka specyficzna, skierowana przede wszystkim na małe formaty, można powiedzieć. I na pejzaż. I to jest wystawa, która, jak wspomniałem, dotyczy prawdy. Prawdy, która się objawia w różny sposób. Czy to poprzez światło, które rysuje budynki, fasady w bardzo specyficzny sposób. Czy to dotyczy to przestrzeni w Polsce, czy też na południe Europy. Ja myślę, że tytuł wystawy Fundament prawdy, taki bardzo poważny i taki zasadniczy, pewnie odnosi się do tego, żeby pokazać siłę takiego malarstwa, które jest w tej chwili raczej przemilczane i na tle sztuki awangardowej, współczesnej, przepraszam, jest trochę takie bardzo klasyczne i muzealne. I tym bardziej w tym muzeum pokaz takiego malarstwa jest rzeczą wyjątkową. A prawda to chyba, ja myślę, że dotyczy tego, że to malarstwo jest po prostu, tak ja myślę, ma być szczere, takie prawdziwe i nie ma tam jakiegoś oszukiwania takiego, no jakieś takie hochsztaplerki, która często się pojawia w sztuce współczesnej. Ale to jest to tak, że w czasie, kiedy dyrektor muzeum otwierał twoją wystawę, to podkreślał, że ty wielokrotnie zarzekałeś, że twoje malarstwo nie trafi tutaj. A jednak trafiło i widzieliśmy tłum ludzi. Mhm. No tak, oczywiście, bo to jest rzecz taka, no, której nie mogłem sobie kilka lat temu wyobrazić, że może dojść do skutku i w sposób oczywiście naturalny, ponieważ no, jakieś tam wyjątkowe zadziałały kombinacje, powiedzmy, czasowe nie chcę wchodzić w jakieś tam szczegóły, ale... Koniunkcje planet, nazwijmy to tak. Tak, ale to jest jakaś tak, to jakieś tam konstelacje różne zadziałały. No i wydaje mi się, że przede wszystkim to, że dyrektor Biernacki przyjął tą wystawę i został kuratorem i napisał wstęp, to jest też znak czasu i pewna jakaś zmiana w spojrzeniu na to malarstwo, które no przekroczyło progi instytucji dla mnie no właściwie niedostępnej. Parę lat temu absolutnie nie do wyobrażenia. Ale jak to jest? Przecież ty jesteś, to już pod wieloma względami to powinieneś tutaj być. To już niezależnie od czyichś gustów. Przecież jesteś pedagogiem też, prawda? Jesteś człowiekiem, który wykształcił wielu awangardowych, co by nie mówić, artystów. Sam ich tutaj spotkałem, więc wiem, co mówię. A jednocześnie nie mogłeś trafić do muzeum. No nie, no je pewnie jest, no, ale to jest, trzeba zdać sobie sprawę, że jest to malarstwo bardzo tradycyjne, bardzo klasyczne i właściwie
postrzegane przez tych, którzy zajmują się sztuką współczesną, jako coś zupełnie no, tak przestarzałego, że nie powinno mieć racji bytu i powinno się o tym zapomnieć i wstyd prezentować i pokazywać to gdziekolwiek, a zwłaszcza w tak szacownej placówce, która, nie ukrywajmy, była przynajmniej do tej pory bardzo hermetyczna i zamknięta dla pewnych malarzy. Józefie, widziałem, że był tłum ludzi, więc ludzie potrzebują jednak takich sztuki. To nie jest tak, ta twoja... Nie powinny się krygować i nie powinny się wzbraniać przed tym, żeby tutaj wystawiać swoje prace. Nie, no oczywiście ludzie, którzy przychodzą na wystawę i jest ich sporo, to świadczy o tym, że te moje obrazy są potrzebne i że chcą z nimi obcować. No ale to jest taki odbiór szczery, prawdziwy, społeczny, naturalny. Ale są też specjaliści, krytycy, którzy uważają, że coś jest po prostu przestarzałe, w ogóle nienowoczesne i ono nie powinno przestępować progów takich poważnych instytucji jak Muzeum Sztuki. Ale to się stało. Za chwileczkę wrócimy do naszego podcastu, ale teraz proszę o chwileczkę przerwy, żebyście usłyszeli Państwo, gdzie możecie słuchać naszych produkcji. A naszych produkcji możecie Państwo słuchać jako podcasty Filmowa Migawka, Wytwórni Filmów Oświatowych na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oraz na Drzwiach do Kultury, czyli systemie streamingowym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania podcastów. A my wracamy do rozmowy z Józefem Panfilem, autorem wystawy pod tytułem Fundament Prawdy, Foundation of Truth, jak to się mówi po angielsku. Józefie, co to jest prawda twoim zdaniem? Ale mówimy o prawdzie w kontekście sztuki, malarstwa. No, powiedzmy, że najpierw odnieśmy się do sztuki, bo ty jesteś w swojej prawdzie, prawda? Tak, bo ja tak, prawda w takim ogólnym pojęciu, no to jest tak szerokie. Podobnie to jest zgodność z rzeczywistością. No to też w tej chwili, w czasach, kiedy panuje relatywizm, to też nie wiadomo, co jest, każdy może mieć swoją prawdę. Ale ta prawda, myślę, że nie bez powodu tak została nazwana ta wystawa, ponieważ ja jestem w postrzeganiu świata, w malowaniu natury i tego, co widzę, no staram się być prawdziwy i taki naturalny i nie kombinuję, nie wymyślam, nie jakieś spekulacje mnie nie pociągają. No i dlatego stąd ten tytuł wystawy. I jeszcze fundament, czyli daje jakąś taką nadzieję, że to malarstwo jest czymś trwałym. A co cię najbardziej pociąga w sztuce? Ale to nie wiem, czy mówisz o malowaniu, o... O malowaniu, o sztukach plastycznych. Bo to trzeba tak... można to określić szerzej, można potem wchodzić w jakieś ścieżki, odnogi, ale... Ja przede wszystkim inspiracji szukam w otaczającym świecie. Oczywiście znajduję jakieś tam swoje ulubione motywy, do których, które mnie bardziej interesują, do których mam skłonności, ale uważam, że świat, który nas otacza i obawiam się, że on niedługo zginie, ponieważ żyjemy w czasach, chyba jak to się mówi, ostatecznych, więc dlatego tym bardziej maluję ten świat otaczający w taki zwykły sposób, ponieważ boję się, że za chwilę go już nie będzie i się chcę tym delektować i cieszyć. To jest trochę tak, że w naszym świecie mamy wszystko. Mamy bardzo nowoczesne urządzenia, środki komunikacji, ale brakuje duchowości. A w twoich pracach tej duchowości moim zdaniem jest bardzo dużo, chociaż to nie jest religijna duchowość. Tak, tak. Ale to w jednym ze wstępów Łukasz Kosowski napisał, że to nie jest oczywiście w sposób dosłowny, ale moje malarstwo jest religijne. Religijne, że to jest, i to nie tylko przez to, że jakieś tematy się pojawiają, takie jak są jakieś wnętrza kościołów, ołtarze, ale jest tam jakaś, mi się wydaje,
nabożność do świata. No i to bardzo niepopularne rzeczy. Nie bardzo, oczywiście. No to ja sobie zdaję z tego sprawę, że to w ogóle jest w poprzek wszystkiemu, co w tej chwili jest cenione i co jest uważane za najważniejsze. I może właśnie dlatego ty, jako jeden z niewielu, powinieneś być w Muzeum Sztuki Współczesnej jako awangardowy, odważny artysta. No bo to, taki jest. Nie, bo to w tej chwili jest jakby chcieć uzasadnić pojęcie awangardy, to właśnie te obrazy, które są jakimś takim sprzeciwem, ten sprzeciw jest nawet poprzez ten nieduży format tych prac, który szepce w porównaniu do wielkich, agresywnych, współczesnych płócien, no to jest właśnie może działanie awangardowe, bo jest świeże, jest można powiedzieć jakieś takie wywrotowe w porównaniu do tej skostniałej awangardy. No i to bardzo, to myślę, że już na tym skończymy naszą rozmowę, a jeszcze tak na ucho mi powiedz, ty jesteś drogi? Drogi mam na myśli, twoje prace są cenione? No pewnie tak, w jakimś takim, to jest wszystko też względne, ale w porównaniu do topowych dzieł sztuki współczesnej, które są no nieraz, nie wiem, widziałbym je bardziej na śmietniku, osiągają monstrualne sumy i takie zwyczajne, prawdziwe, że tak powiem, malarstwo, wcale się nie ma tak dobrze pod tym względem. A może prawda jest bezcenna? No, niektórzy argumentują w ten sposób, że moje obrazy, które są niewielkich formatów, jak przeliczają to na powierzchnię, to twierdzą, że wcale nie są takie tanie. To Duda Gracz kiedyś tak żartował właśnie przed laty, jak mówił, że się spotykaliśmy nieraz, powiedział, on do mnie tak mówił, Józieczek, ja tak sobie popatrzyłem i przeliczyłem, to ty chyba masz droższe obrazy ode mnie na centymetry kwadratowe. To był oczywiście żart, ale no to są rzeczywiście nieduże prace, ale to trudno w ten sposób w ogóle... Ale nie, to była tylko taka dygresja. Proszę Państwa, zapraszamy na wystawę do Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, ulica Gdańska. Zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców województwa, ale myślę, że przynajmniej nie tylko województwo powinno się tutaj pojawić. Do kiedy można oglądać wystawę? Do 31 grudnia, do końca roku, czyli jeszcze prawie 3 miesiące. Zapraszam Państwa serdecznie i dziękuję Ci serdecznie za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. To był podcast Filmowa Migawka. A my gościmy jeszcze tutaj obok mnie. Jest mistrz, autor wystawy, która prezentowana jest w Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi przy ulicy Więckowskiego. Pan Józef Panfil, który zaprezentował wystawę Fundament Prawdy. Zapraszam Państwa na tę wystawę. Dzisiaj może mniej była to migawka filmowa, bardziej powiedziałbym wizualna, chociaż tak naprawdę kadry, o których nie rozmawialiśmy, one są bardzo filmowe. I są prawdziwe, takie jak w filmach dokumentalnych czy zdjęciach, fotografiach dokumentalnych, prawda? Ale o tym może porozmawiamy sobie następnym razem. Zapraszam Państwa na wystawę i dziękuję za słuchanie naszego odcinka Filmowej Migawki. Do usłyszenia i zobaczenia. To był podcast Filmowa Migawka.